W kolejnej podróży szlakiem wielkiej historii odwiedzamy ziemię śląską. Ziemię pełną kontrastów. Od przepięknych terenów krajobrazowych do monotonnych kopalnianych chałup. Od wspaniałych stylowych budowli po dość jednostajne górnicze osiedla. Miasto, które odwiedzamy, ma nieco odmienną własną biografię. Jego dzieje od początku XVI wieku były związane z kopalnictwem kruszców, srebra i ołowiu. Bogaci mieszczanie nie szczędzili środków na rozwój miasta i stąd w jego krajobrazie pozostały do dziś okazałe budowle, ogromny rynek oraz wspaniałe stylowe kamienice, dworki i kościoły. To miasteczko jest jakby żywym muzeum historii, w którym można odnaleźć liczne ślady kulturalnego dziedzictwa wieków. To stary gród gwarków śląskich, Tarnowskie Góry. Przez ponad 400 lat dźwięk tego dzwonka towarzyszył mieszkańcom Tarnowskich Gór. To oryginalny dzwonek gwarków z XVI wieku. Na jego dźwięk górnicy rozpoczynali i kończyli pracę w kopalni. Niegdyś ta dzwonnica gwarków stała na polach kopalni kruszców. Dziś przeniesiona została do centrum i jest ciekawym obiektem historycznym w mieście. Tarnowskie Góry to jeden z najstarszych ośrodków górniczych w Polsce. Powstanie miasta było związane z odkryciem pod koniec XV wieku bogatych złóż kruszcowych, których eksploatacja przyczyniła się do szybkiego rozwoju nowo powstałej osady. A o wszystkim, jak to bywa w życiu, miał zdecydować przypadek. Odkrycie kruszcu tradycja miejscowa łączy z legendarną postacią rolnika Rybki, który orząc ziemię w roku 1490 pod korzeniami drzewa odkrył bryłę czystego kruszcu. To wydarzenie upamiętnia dziś tablica wmurowana w fasadę domu stojącego w miejscu znalezienia owej pierwszej bryły kruszcu. Wywołało to ogromne zainteresowanie górników w państwie bytomskim, którzy tutaj przybyli i już w roku 1519 założyli małą osadę. Szybki rozwój górnictwa spowodował, że ostatni z rodów Piastów, książę Jan II Opolski zwanym Dobrym, nadał tej malutkiej mieścinie prawa miejskie w roku 1526. Prawa miejskie i wolność górniczą w celu zachęcenia ludzi do podejmowania pracy w nowym górnictwie. Dwa lata później tenże sam władca nadaje Tarnowskim Górom pierwszą ustawę górniczą, tak zwany ordunek górny, który regulował zagadnienia bezpieczeństwa, ochrony pracy, zagadnień wydobycia i porządku w górnictwie tarnogórskim. Bogate złoża srebra i ołowiu, które zostały odkryte, spowodowały, że Tarnowskie Góry w pierwszej połowie XVI wieku należały do największych ośrodków górniczych w Europie, przewyższających nawet Olkusz. Najstarszą częścią miasta to jest właśnie ta część, na której się znajdujemy, rynek z przepięknym dzisiaj ratuszem, z domem sedlaczka i z innymi zabytkowymi budowlami, szczególnie z podsieniami, które tutaj zostały zbudowane w XVII i XVIII wieku. Miasto leżało na ważnym szlaku komunikacyjnym pomiędzy Wrocławiem i Krakowiem. Rozwój górnictwa spowodował również konieczność rozwoju szkolnictwa w tym mieście. Tutaj została założona w 1803 roku pierwsza szkoła górnicza, która kształciła ludzi dla potrzeb górnictwa tarnogórskiego. Ojcowie jezuici założyli pierwsze gimnazjum polskie tu w Tarnowskich Górach, a w starym budynku, dziś zwanym Domem Gwarka, z 1598 roku została założona pierwsza szkoła polska, protestancka, prowadzona przez Szymiona Pistoriusza i Frankoniusa. Wiele budowli powstałych w Tarnowskich Górach od XVI wieku pozostało do dzisiaj. Weszły one na stałe do historii miasta jako pomniki jego wielowiekowej kultury.
Wspomniana kamienica Sedlaczka gościła w swoich murach wielu wybitnych mężów stanu, książąt i ludzi kultury. Dawniej mieściła się tu znana winiarnia. Obecnie ma swoją siedzibę Muzeum Tarnogórskie. W rynku uwagę zwracają bardzo ciekawe w swym architektonicznym wystroju miejskie podcienia z XVI wieku, zbudowane przez bogatych gwarków tarnogórskich. Gmach miejskiego ratusza zbudowany został w 1898 roku i jest jednym z piękniejszych budynków na Śląsku. W niszy na zewnętrznej jego fasadzie umieszczona jest postać gwarka tarnogórskiego. Zaś nad bocznym wejściem znajduje się 5 herbów wykutych w piaskowcu. W najstarszej dzielnicy miasta, w Starych Tarnowicach, kolebce górnictwa tarnogórskiego, zachował się najstarszy i najcenniejszy zabytek architektury sakralnej – kościół pod wezwaniem świętego Marcina z przełomu XIV i XV wieku. Budowla określana perłą ziemi tarnogórskiej zbudowana została w stylu gotyckim z inicjatywy i funduszy ówczesnych rycerzy i właścicieli tej ziemi. Wnętrze kościoła dosyć surowe, bez dekoracyjnych i rzeźbiarskich detali. Nawa i prezbiterium wybudowane zostały prawdopodobnie przed rokiem 1400. Nie najlepszy stan techniczny kościoła spowodował, że już przed 90 laty zaprzestano odprawiania w tym kościele nabożeństw. Sprawą ważną dla miasta, ale też dla kultury narodowej jest potrzeba wykonania w tym obiekcie koniecznych prac remontowych i konserwatorskich, aby ten niezwykły zabytek mógł odzyskać swój historyczny wygląd, godny najstarszej świątyni na ziemi tarnogórskiej. A ziemia ta to również podziemny, tajemniczy labirynt szybów, chodników, sztolni i wyrobisk górniczych o przeszło 150-kilometrowej długości. Ten podziemny świat pamięta jeszcze dawne czasy tarnogórskich gwarków, którzy na dźwięk tego dzwonka zjeżdżali codziennie do kopalnianych podziemi i tymi właśnie korytarzami udawali się do swoich wyrobisk. To jedna z komór po wyrobisku, dziś nazywana komorą srebrną. Być może tak właśnie pracowali tu ówcześni gwarkowie, rzadko stojąc, a przeważnie klęcząc, a nawet leżąc. Dawne narzędzia pracy gwarków znalezione w kopalnianych wyrobiskach pozostały jako muzealne eksponaty. Można powiedzieć, że ta bryła kruszcu to dziś jedyny eksponat pozostały w ścianie po dawnych bogatych złożach. Nie natrafiliśmy bowiem w kopalnianych podziemiach na więcej kruszconośnych skał. A oto kolejna komora wyrobiskowa zwana komorą zawałową, naturalne rumowisko skalne i pozostawione górnicze narzędzia pracy wózki, łopaty i kilof. Przy kopalnianym chodniku natrafiamy na maleńkie sanktuarium świętej Barbary, patronki górników. Jak w wielu kopalniach, także i tu, przy odrobinie szczęścia możemy także spotkać dobrego duszka, skarbnika, który od wieków przemierza podziemne korytarze, niosąc pomoc przebywającym pod ziemią. A dziś, mimo że nie zjeżdżają do kopalni tarnogórscy gwarkowie, wielu jest chętnych do odwiedzenia tego tajemniczego, podziemnego świata. Ale też, jak dawniej, także i dziś, niebezpiecznym żywiołem górniczych podziemi jest woda. Dawne chodniki wodne oraz sztolnie służące do odwadniania kopalnianych podziemi można dziś zwiedzać, płynąc łódką. A przewodnik podziemnej wyprawy, niczym mitologiczny Charon, przeprawia turystów od szybu do szybu, snując górnicze opowieści.
my sobie w tej chwili zwiedzamy, została wyłącznie po to wykuta, ażeby odprowadzać wody z kopalń kruszcu, srebra i ołowiu, które były położone w Tarnowskich Górach i okolicy. Tutaj bowiem w rejonie naszego miasta już w początkach XIII wieku rozpoczęto wydobywać kruszec, srebra i rudy ołowiu. Wydobycie tych kruszców trwało do 1911 roku, aż do całkowitego wyczerpania się zasobów. W tym okresie czasu na terenach tutaj położonych zostało wydrążonych blisko 20 tysięcy szybów, których głębokość nie przekraczała jednak 50 metrów. Poniżej bowiem na złoża kruszczu nie natrafiali. Po wydrążeniu szybów, jak i w czasie drążenia, natrafiali jednak na wielkie górnicy, gwarkowie, jak ich tu nazywano, na bardzo duże ilości wody, której musieli się z szybu pozbyć. Początkowo wodę usuwano z szybu prostym, prymitywnym sposobem, tak jakby myśmy ją czerpali ze studni. Kołowrotek, glina, wiatr wmocowany na dole, opuszczano w głąb szybu, nabierano wody i wyciągano do góry. Przy pracach odwadniających zatrudniane były przeważnie kobiety, a nawet już dzieci od lat 11. Walka z żywiołem, jakim była woda zalewająca kopalnię, zmuszała do podejmowania coraz to większych wysiłków technicznych i organizacyjnych. Najstarsze metody wybierania wody za pomocą kołowrotu nie przyniosły pożądanych efektów. Pojawiły się nowe metody w formie czerpadeł łańcuchowych czy pomp odwadniających z zaprzęgiem konnym. Pomimo wprowadzanych usprawnień technicznych i te urządzenia również nie mogły sprostać coraz większemu napływowi wód do kopalń. Sytuację zmieniła sprowadzona do Tarnowskich Gór z Anglii w 1788 roku maszyna parowa, która jako pierwsza na kontynencie europejskim podjęła pracę w miejscowym kopalnictwie. Julian Ursyn Niemcewicz, który w 1821 roku podczas swej podróży po Śląsku zatrzymał się w Tarnowskich Górach, zachwycony pracą maszyny parowej pisał, że wylewa ona 400 wiader na minutę. O gwarkach zaś pracujących przy maszynie dodał: nie znają oni spoczynku, nie znają różnicy między dniem i nocą, nie znają nawet święta. Raz puszczona w ruch machina parowa idzie ciągle i ciągle pilnowaną być musi. Na terenie przylegającym do kopalni zabytkowej znajduje się skansen maszyn parowych z różnych epok, które jeszcze przed ponad 100 laty pracowały w tarnogórskich kopalniach. Zarówno bogactwa naturalne tej ziemi, jak też wysoko rozwinięty przemysł górniczy wsławiły Tarnowskie Góry, stawiając je wśród innych, najświetniejszych miast Śląska. Wielu znanych i sławnych ludzi odwiedzało stary gród Gwarków, aby zwiedzić jego przemysł, poznać już wówczas ciekawe i słynne zabytki. Największy zaszczyt przypadł Tarnogórzanom w roku 1683, kiedy to na czele polskich husarii wkroczył do miasta król Jan III Sobieski, udający się na odsiecz Wiednia. W dniach 20 i 21 sierpnia odbyło się uroczyste powitanie króla przez wysłanników cesarza i szlachtę śląską, po czym monarcha pożegnał się z żoną Marysieńką i opuścił Tarnowskie Góry. W roku 1697 przebywał w mieście król August II wraz ze swoim dworem i zamieszkał w domach przy rynku, a w kamienicy u sedlaczka odbyło się głośne przyjęcie króla. Był tu także w roku 1734 król August III, a wcześniej w roku 1707 odwiedził miasto król szwedzki Karol XII,
w latach 20. XIX wieku dwukrotnie car Rosji Aleksander. Gościł tu także Johann Wolfgang Goethe, w roku 1790 wielki poeta niemiecki. Goethe bardziej niż sprawami kultury interesował się funkcjonowaniem maszyny parowej. Ten XVIII-wieczny dworek szlachecki upamiętniony jest pobytem w mieście Goethego. Dziś w budynku ma siedzibę miejscowy oddział PTTK, ponadto mieści się w nim stylowa restauracja. W pozostawionym przez siebie tekście Goethe wyraził pochwałę tarnogórskich gwarków i pisał: kto nam z dala od ludzi wykształconych i na krańcach państwa pomaga skarby odnajdować i pomyślnie ludziom udostępniać? Tylko rozum i rzetelność pomagają. Są to klucze do wszelkich skarbów tej ziemi. W samym centrum miasta stoi jeden z najciekawszych zabytków dawnej architektury sakralnej – kościół parafialny z pierwszej połowy XVI wieku. Za najstarszy fragment budowli uchodzi wysoka wieża z 1563 roku. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany, na zewnątrz zachował charakter neoromański, natomiast wnętrze świątyni nie ma wyraźnych cech stylowych. W ołtarzu głównym obraz Nadanie władzy świętemu Piotrowi, dzieło z roku 1841, wykonane w Paryżu przez tarnogórzanina Fryderyka Buterwerka. Wiele elementów wystroju w ołtarzu głównym nawiązuje do miejscowej tradycji górniczej. Samo tabernakulum ma kształt bryły kruszcu. Autorem wystroju ołtarza głównego jest artysta-rzeźbiarz z Krakowa, profesor Józef Sękowski. W bocznym ołtarzu znajduje się jeden z najstarszych obrazów w kościele, Pokłon Trzech Króli z 1731 roku. W latach 1723-24 dobudowana została w kościele kaplica świętej Barbary. Ołtarz w kaplicy, późnobarokowy, z XVIII wieku z obrazem patronki górników. Na jednej ze ścian kościoła są płyty nagrobne z płasko rzeźbionymi postaciami zmarłych. Ta płyta jest najcenniejszym zabytkiem kultury polskiej nie tylko na Śląsku. Nie ma bowiem w Polsce starszego pomnika nagrobnego z napisem w języku polskim. Na płycie jest wyrzeźbiona postać kobiety Magdaleny Janiczkowej, żony burmistrza Jakuba Gruzełki, zmarłej w roku 1614. Druga płyta, jeszcze starsza, z roku 1556, wystawiona dla Ulricha Pogrela, starosty górniczego, jest płytą renesansową z czterema tarczami herbowymi. Polichromia w kościele parafialnym oraz niektóre witraże są dziełem artysty plastyka z Tarnowskich Gór profesora Wernera Lubosa. Sztuka Lubosa zadziwia i prowokuje swoim dramatyzmem. Jak ten oto obraz nad kaplicą świętej Barbary, w którym świat realny funkcjonuje immanentnie obok świata wyobraźni, świata eschatologicznego. Czy znakomity wizerunek ukrzyżowanego o nienaturalnie zwieszonej głowie zaciekawia niezwykłym dramatyzmem, podkreślonym dodatkowo odpowiednio dobranymi kolorami? Profesora Wernera Lubosa odwiedzamy w jego tarnogórskiej pracowni, w której artysta pracuje nad swoim kolejnym dziełem. Po studiach zajmowałem się prawie wszystkim. Od rzeźby, metaloplastyki, malarstwa sztalugowego, aż do witrażownictwa. W tej chwili, po tylu latach pracy, ograniczyłem to tylko do dwóch dziedzin. A właściwie do jednej dziedziny, bo to jest malarstwo i to jest malarstwo. Do malarstwa sztalugowego i do malarstwa związanego z witrażem. Z tym, że jeśli chodzi o tą drugą stronę, czyli o witraż, staram się zbudować spektakl. Nie interesuje mnie tylko witraż w warstwie zerowej, tylko asocjacje witrażu do witrażu,
a szczególnie spektakl światła, w którym znajduje się odbierający, czyli widz, czyli człowiek znajdujący się w kościele, po to, żeby stworzyć, żeby odczuć sakrum. Wracając do tej koncepcji, którą realizuję w tej chwili, jesteśmy akurat na początku drogi, kiedy buduję konstrukcję. Konstrukcja dla mnie jest symbolem materii. Ona się wtedy pojawi już w gotowym witrażu w postaci układu ołowiowych żyłek. To jest materia. Natomiast symbolem idei jest kolor. Jest światło przechodzące przez szkło. A to konkretny przykład realizacji przez Wernera Lubosa własnych witraży w kościele w Świerklańcu. Świat kruszców tarnogórskich, który od XVI wieku wpływał na życie miasta, od początku XX wieku zaczął chylić się ku upadkowi. Całkowite wyczerpanie pokładów i nieopłacalność prowadzenia dalszych prac górniczych zamknęły w roku 1911 ciekawy i bardzo ważny etap w historii Tarnowskich Gór. Wówczas zakończono eksploatację kruszców, ale ostatni gwarek zakończył działalność w roku 1925. Historia jest szczególnym reżyserem dziejów, i to zarówno jednostek, jak też całych społeczności. Czasem jej wyroki są okrutne, nierzadko potrafi bowiem zniszczyć dorobek wieków. Innym razem wspaniałomyślnie pozostawia po sobie wiele dziejowych pamiątek, stanowiących pomost między światem przeszłości a współczesnością. W Tarnowskich Górach ten pomost między historią a współczesnością został zachowany. Więcej, w szczególny sposób jest pielęgnowany i podtrzymywany. Służy temu niewątpliwie działalność ludzi skupionych w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, jednym z najstarszych towarzystw regionalnych. W tym pięknym mieście, w którego zaułkach ocieramy się jeszcze o średniowieczne zabytki i inne wiekowe pamiątki, wszystko podporządkowane jest pamięci o tradycji. To szczególna umiejętność wytworzyć w środowisku współczesnych mieszkańców miasta poczucie związku z wielowiekową tradycją, z kulturą dawnych pokoleń tarnogórskich gwarków, których dzieje tkwią nadal w świadomości współczesnych.